Poszedł flagowi. Poszedł stop. Flagowi? Drugi Witold Leski melduje pododdział do rozpoczęcia uroczystości Święta Dnia Strażaka oraz jubileuszu 135-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie. Proszę kontynuować zgodnie ze scenariuszem. Szanowny panie kapitanie. Grupa mieszkańców Szczuczyna rozpoczęła działania w kierunku założenia jednostki OSP w Szczuczynie. Sukcesem, jak się okazało, były to czasy zaborów. Przez dziesięciolecia przez jej szeregi służyło setki strażaków ochotników. Byli to ludzie o różnych profesjach i poglądach, ale mieli wspólny cel – niesienie pomocy w chwilach zagrożenia wszystkim potrzebującym. Można z całą pewnością stwierdzić, że swoją postawą dawali przykład najwyższego patriotyzmu przejawiającego się w codziennym życiu. To dzięki ich determinacji w pielęgnowaniu tradycji i umiłowaniu ojczyzny Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie przetrwała i zabory, i najazd bolszewicki, pierwszą i drugą wojnę światową,
oraz okres powojennej władzy komunistycznej, pozostając wierna swoim ideałom. Odchodzą ostatni świadkowie tamtej epoki. Z żalem przyjąłem wiadomość, że wczoraj zmarł nasz druh Lucjan Danowski, który aktywnie służył naszej jednostce od 1945 roku. To jest 72 lata służby. Chciałbym, abyśmy uczcili minutą ciszy jego pamięć. Dziękuję. Ostatnie dwie dekady przyniosły duże zmiany w działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy to zauważamy, jest to podkreślane na wszystkich uroczystościach różnej rangi przy obecności władz samorządowych i państwowych. Rozwój cywilizacyjny spowodował pojawienie się nowych zagrożeń, z którymi trzeba się mierzyć. Zmusiło to do reorganizacji struktur straży pożarnych, powołując m.in. jednostki ratowniczo-gaśnicze. Rozszerzony został zakres działań o szeroko pojęty i rozumiany system ratowniczy. Dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie to nie tylko gaszenie pożarów, ale jednostka ratownicza wyposażona w specjalistyczny sprzęt oraz dysponująca wykwalifikowanymi ratownikami, gotowa nieść pomoc w sytuacji zagrożenia. Pamiątkowymi statuetkami tych druhów, druhny, którzy w minionym roku w naszych jednostkach wyróżnili się aktywnością, zaangażowaniem i wkładem w codzienne funkcjonowanie jednostki. Chciałbym poprosić pana posła o pomoc we wręczeniu tych statuetek, ale chciałbym również poprosić tutaj do siebie sąsiadów, kolegów samorządowców, kolegę Krzysztofa, kolegę Czesława, ponieważ nasze jednostki są czasem też obecne na ich terenach, a ich u nas darzymy się sympatią i pomocą, współpracą, więc chciałbym, żeby byli obecni, żeby pomogli mi we wręczeniu tych statuetek. Proszę o występowanie w kolejności wyczytywania. Zapraszam serdecznie druhów z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadnej. Drucha Mariusza Bercia, zapraszam serdecznie. I drucha Dariusza Bagińskiego. Z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzurach. Drucha Artura Walędzika, zapraszam serdecznie. Oraz druhnę Urszulę Pogorzelską. Z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie. Drucha Mirosława Bieleckiego i drucha Jacka Święczkowskiego. Z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Danowie. Druhnę Joannę Łagunę i druhnę Beatę Ramotowską. Z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niczkowie. Drucha Karola Łosia i drucha Rafała Siedleckiego. Z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźniu. Drucha Wiesława Borysa i drucha Andrzeja Kruchewskiego. Już na pewno nie uratowaliście niejedno życie i za to wszystko chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować. A żebyście dobrze wykonywali te swoje zadania, potrzebne są na to duże środki finansowe. My wiemy, że jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są niedoszacowane. Tworzyliśmy 3-letni program modernizacji służb, gdzie będzie można zakupić nowe wyposażenie, jak również remonty i budowę budynków. To wszystko mamy w swoim programie, będziemy starali się to wszystko realizować. W tym roku na Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczyliśmy 124 miliony złotych. Chciałbym również i myślę, że tutaj będziemy rozmawiać, żeby coś z tego spłynęło również i do Szczuczyna. Wiem, panie naczelniku, że problemy są duże i potrzeby są duże i na pewno będziemy starali się wspólnie, żeby te problemy starać się w jakiś sposób łagodzić i rozwiązywać. Chciałbym jeszcze raz serdecznie wszystkim pogratulować, przede wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, życzyć wam wielu sukcesów i kolejnych jubileuszy. Tak, żebyśmy mogli za kolejne lata świętować kolejne jubileusze. Chciałbym przede wszystkim podziękować organizatorom. Jestem pod wrażeniem dzisiejszych uroczystości. Ten Dzień Gminny Strażaka, jak również obchody 135-lecia przebiegają w bardzo godnej atmosferze, także wszystkiego najlepszego i wielu, wielu sukcesów dla strażaków i mieszkańców gminy Szczuczyn.
chciałbym na pamiątkę dzisiejszej uroczystości przekazać na ręce pana naczelnika i najstarszego, myślę, że w tej chwili strażaka, Czesława Niklińskiego Grawertu. Waszej jednostki to historia kilku pokoleń tych mieszkańców Szczuczyna, którzy dobrowolnie i bezinteresownie oddali się w służbie lokalnej społeczności. Choć od jej powstania minął szmat czasu, choć zmieniały się techniczne środki ujarzmiania żywiołów, a cywilizacyjny postęp stworzył nowe zagrożenia, jesteście tacy sami jak wasi poprzednicy. Ten sam głos każe wam ruszać na ratunek ludzi i ich dobytku. Każę wam nieść pomoc tam, gdzie najtrudniej, gdzie za poświęcenie dla bliźniego trzeba czasem zapłacić najwyższą cenę. Mówi się, że minęła epoka bohaterów, że mało jest na świecie miejsc, w których można udowodnić męstwo i odwagę. To nieprawda. Bohaterowie są wśród nas. Bohaterowie tworzą Ochotniczą Straż Pożarną w Szczuczynie. Na waszych twarzach nie ma wyniosłej dumy. Jest za to życzliwość, współczucie i to, co określamy dobrocią. Za godne kontynuowanie 135-letniej tradycji z całego serca wam dziękuję. Każdemu z was życzę osobistego szczęścia, zdrowia i satysfakcji ze szlachetnej społecznej służby. Z wyrazami szacunku i uznania komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, starszy brygadier Andrzej Jabłoński. My oczywiście się przyłączamy do tych życzeń wspólnie z druhem, sekretarzem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, jednocześnie naszym druhem. I w imieniu strażaków i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, także pracowników cywilnych, jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje i liczymy na dalszą owocną współpracę. Dziękuję serdecznie. Baczność! Panie kapitanie, dowódca uroczystości, druh Witold Wilewski melduje poddziały po zakończeniu uroczystości Święta Dnia Strażaka 2017. Proszę kontynuować zgodnie ze scenariuszem. Szanowny panie kapitanie. Pododdziały, patrząc! Pododdziały, prawo, zwrot! Kierunek ze mną! Marsz! Pododdziały,
Thank you.